Zanosił on modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 7. Bóg może. Tak ten fragment pokazuje do tego, który go mógł. Bóg może. Pan Jezus zanosił swoje błagania do tego, który jest w stanie dokonać potężnych rzeczy. Już w Starym Testamencie Bóg zapowiedział, że wywiedzie swego Chrystusa ze śmierci do życia. Teraz ten wielki sługa Boży na kolanach domagał się poniekąd wypełnienia tej obietnicy. Ufał niezachwianie temu, że Bóg może, naprawdę może, wykonać to, co obiecał. Pełen śmiałości i pewności ten, który jest sprawcą wiary, powiedział: nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia. Tak jest to wyrażone w psalmie 16, wersecie od 10 do 11. Żywa wiara nacechowana jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zanosił on modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 7. Jak wspomniałem, fragment ten pokazuje, że jest to świadectwo, że Bóg może. Abraham wierzył Bogu. Abraham uwierzył Bogu, który sprawia, że zmarli otrzymują życie i że On jest tym, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Tak mówi nam list do Rzymian, 4 rozdział, 17 werset. Co było fundamentem dla wiary Abrahama? Człowiek ten z całego serca opierał się na Słowie Bożym. U Dawida rozpoznajemy działanie tej samej zasady. Gdy otrzymał od Boga obietnicę, oparł się swą wiarą na niej i prosił go jedynie, by wkrótce Bóg ją wypełnił. Tak? I tutaj mamy do porównania 2 Samuela, 7 rozdział, 2 księga Samuela, 7 rozdział, od 25 do 29 wersetu. Teraz więc, Panie Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu, i uczyń, jak powiedziałeś. A imię Twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono: Pan zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom Twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed Tobą. Gdyż Ty, Panie zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom Twojego sługi, mówiąc: zbuduję Ci dom, dlatego Twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do Ciebie tymi słowy. Teraz, o Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa Twoje są prawdą. Ty obiecałeś Twemu słudze to dobrodziejstwo. Zechciej więc pobłogosławić dom sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą, bo Ty, Panie Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem Twoim pobłogosławiony będzie dom Twojego sługi na zawsze. 2 Samuela 7, 25-29. W związku z tym mam do Ciebie kilka pytań. Czy Ty też tak czynisz? Czy przypominasz w modlitwach Bogu o tym, co obiecał, i domagasz się tego, aby wypełnił to, co obiecał? Bóg gwarantuje spełnić wszystkie swoje obietnice, natomiast nie ma obietnic takich, że spełni wszystkie wymyślne, wyróżnione przez człowieka zachcianki. Dla niektórych może to czasem brzmieć nieco zuchwale i jakby pozbawione respektu, ale właśnie z takiej wiary Bóg się raduje, gdy przypominasz Bogu w modlitwach o tym, co obiecał, i domagasz się tego, aby to wypełnił.
Z takiej wiary Bóg się cieszy, bo gdy na kolanach prosimy o to i dziękujemy za to, że Bóg obróci w czyn swoje własne obietnice, okazujemy Mu tym jednocześnie, że rzeczywiście trzymamy Go za Słowo, za Jego Słowo. Wiara mówi, wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Tak mówi Słowo Boże zapisane w Księdze Hioba, 42 rozdział, werset 2.